Wór atrakcji szykuje Suwalski Ośrodek Kultury na tegoroczny Dzień Dziecka. W nadchodzący czwartek o 16 wszyscy milusińscy zaproszeni są na plac przy Jana Pawła II 5, bo zabawa planowana jest na podwórku, ale jeśli aura okaże się niesprzyjająca, to impreza przeniesie się do budynku. Dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić Dom Kultury, na scenie pojawią się lokalne grupy artystyczne. Miłośnicy sztuk plastycznych będą mogli oddać się twórczości na folii rozłożonej na trawniku lub w patio. Odbędą się również warsztaty teatralne. W programie są także zaplanowane pokazy psów tropiących. Policjanci zaprezentują motocykle, na jakich wykonują swą służbę. Na spotkaniu przewidziana jest również terapia śmiechem w wykonaniu ekspertów ze Stowarzyszenia Dr. Clown. Ci, którzy wolą spokojniejsze klimaty, będą mogli nauczyć się fantastycznej sztuki mrocznie kolorowego origami. Wymienione atrakcje są nieodpłatne. Na placu pojawią się również stoiska z płatnymi słodkościami, ale też i za niewielką opłatą będzie można zaszaleć na karuzeli lub dmuchanych zjeżdżalniach. Wspólna zabawa potrwa do godziny 19:00.